Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Easy Polish. Właśnie wybrałyśmy się z Agnieszką na kilka dni do Berlina, żeby intensywnie popracować nad Easy Polish. I podczas naszej wyprawy postanowiłyśmy poszukać tutaj jakichś Polaków, którzy opowiedzą nam, jak żyje się w tym mieście. Dlatego znajdujemy się właśnie przed Klubem Polskich Nieudaczników, który widzicie tam za mną, i porozmawiamy z jego bywalcami. Zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj powiedzą. Chodźmy! Tak, o Polakach w Berlinie, to może najpierw o panu. Skąd pan się tutaj wziął i czym pan się zajmuje w Berlinie? No ja przyjechałem ze Szczecina w 79 roku, na początku. I jestem handlarzem antykami. W Berlinie mieszkam od 3 lat. Przeprowadziłem się z Münster w takim momencie, kiedy okazało się, że na pewno będziemy pracowali nad naszym projektem Easy German, i wtedy wydawało nam się, że w Berlinie na pewno znajdziemy więcej ludzi i bardziej różnorodnych ludzi, i dlatego przeprowadziliśmy się do Berlina. Ja wylądowałam w Berlinie z zupełnego przypadku, po studiach. Bardzo przypadkowo, bo w ogóle tego nie planowałam i przyjechałam na kilka dni zobaczyć miasto i okazało się, że zostałam. Pracuję dla rozgłośni radiowej Radio Kosmo. Kosmo jest takim ciekawym tworem, bo nadaje z Kolonii i z Berlina. Jest kooperacją WDR-u i RBB. To są dwie publiczne rozgłośnie telewizyjno-radiowe. I Kosmo w tym szpagacie nadaje w dwóch tych rozgłośniach w 16 językach. Tak, ojej, i między tymi językami, również w języku polskim, ja pracuję dla redakcji Radia Kosmo po polsku. Ja się tutaj urodziłem, rodzice pochodzą z Polski, tato ze Szczecina, mama z Ząbkowic Śląskich, to leży na Dolnym Śląsku, koło Wrocławia. No ja się tu urodziłem, z 3 rodzeństwami się tutaj wychowaliśmy. Czym się tutaj zajęłaś i zajmujesz teraz w Berlinie? No od razu poszłam do pracy, ale też na kurs języka niemieckiego, bo przyjechałam tutaj zupełnie bez znajomości języka niemieckiego. Dlatego i do pracy, i do życia musiałam się bardzo szybko nauczyć, jak mówić po niemiecku. I ile ci to zajęło? Oj, ja cały czas się uczę. Cały czas robię błędy, cały czas odkrywam nowe rzeczy. Też dlatego, że tutaj mówi się we wszystkich językach. I niemiecki słyszy się, szczególnie w Berlinie, bardzo rzadko. A uczył się pan polskiego jako pierwszego czy drugiego języka? Do 4 klasy podstawówki chodziłem do niemieckiej szkoły. Uczęszczając weekendowo do szkoły polskiej, przy ambasadzie to wtedy jeszcze było, a później od 4 podstawówki poszedłem do takiej szkoły europejskiej, tutaj prowadzą polsko-niemieckiej, no i tam polski też na poziomie matczynego języka był prowadzony, więc no, ogólnie polskiego też się uczyłem. A jak się panu żyje w Berlinie? Takie pana prywatne? Okej. A jest lepiej niż w Polsce? Gorzej? Nie ma różnicy? Nie no, w Polsce jest coraz lepiej. To wszyscy to mówią, nawet ci lewacy, że jednak dużo się i szybko się zmienia w Polsce. I wielu się zastanawia, żeby wrócić, no ale ja na przykład jestem tutaj już kilkadziesiąt lat, więc to tak trudno pozrywać te kontakty, prawda? Tu jest moje miejsce pracy. No co ja bym teraz w Polsce zrobił? Poszedł mi się na skrzyżowaniu, stanął i nie wiedziałbym, co mam robić. Mieszka się tu nam bardzo wygodnie, bo mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na taką bardzo przyjemną dzielnicę. I ta dzielnica nadaje się bardzo dobrze do naszej pracy, więc jest wszystko bardzo fajnie. A mi osobiście mieszka się tutaj jeszcze bardziej przyjaźnie, bo tak mam wrażenie, że Berlin jest jak najbardziej z wszystkich innych miejsc takim moim własnym miejscem. A jak ci się tutaj żyje, tak ogólnie? Super. W Niemczech i w Berlinie żyje się super. Mieszka się bardzo kolorowo, bardzo radośnie, przede wszystkim bezpiecznie i stabilnie, ale też bardzo smacznie i ciekawie i aktywnie. Życie jest naprawdę bardzo interesujące i bardzo, bardzo kolorowe. Tęskno ci za Polską? Bardzo.
Niezwykle. A za czym najbardziej tęsknisz? Tęsknię za tym, jak miałem 24 lata. No dobra, ale to nie za Polską, tylko za swoją młodością. To nie to samo. Czy za czymś polskim tęsknisz? Brakuje ci tu czegoś, co znajdujesz w Polsce, jak tam jedziesz? Nie brakuje mi niczego. A tęsknisz za Polską? Absolutnie nie. Za niczym? A z perspektywy... Nie, okej. A z perspektywy czasu, jak oceniasz tą decyzję przyjazdu tutaj? Masz jakieś przemyślenia na ten temat? Czy wyjechałabyś jeszcze raz? Wyjechałabym szybciej na pewno. To zdecydowanie jedyne, czego żałuję, to to, że nie nauczyłam się wcześniej tego języka. Na pewno byłoby mi łatwiej jej wylądować tutaj na miejscu. No ale z racji tego, że przyjechałam tutaj z przypadku, z językiem angielskim, jeszcze rosyjskim, dlatego wtedy to też nie było dla mnie żadnym problemem, bo Niemcy i ludzie tutaj są bardzo otwarci i dali mi czas na to, żeby się nauczyć i języka, i żyć w tym społeczeństwie. A po mieszkaniu przez tak długi czas w Niemczech czujesz się nadal Polakiem? No naturalnie. To nie ma, to nikogo nie obchodzi, jak się czuję, czy nie czuję. Urodziłem się w Polsce, wychowałem się w Polsce, miałem 24 lata, jak przyjechałem do Polski. Byłem już dorosłym... Do Niemiec przyjechałeś? Jak przyjechałem do Niemiec, byłem już dorosłym mężczyzną i to tego się nie zmienia. No. A identyfikujesz się dalej z Polską, z polskością? Tak. Ale nie na takiej zasadzie, że sobie wymyślam, że się z czymś identyfikuję, no tylko tak jest. No. Urodziłem się w Polsce i obojętnie, co sobie bym teraz wymyślał w którąkolwiek stronę, no to jestem Polakiem, no bo tam się urodziłem i tam się wychowałem i Polska jest moim krajem, czy ja to lubię, czy nie lubię. I studiuję historię Polski do dzisiaj bardzo intensywnie, żeby lepiej się orientować. Czym jest ten kraj, jaką miał historię ten kraj, jakie miał wartości ten kraj. I zawsze w tym kraju było strasznie dużo głupich, wstrętnych ludzi i zawsze w tym kraju było bardzo dużo wspaniałych, kochanych ludzi. No i ja się trzymam po tej kochanej stronie, a tych głupków staram się nie widzieć, nie myśleć, nie tracić czasu na nich, a no tak to wygląda. Ale czujesz się dalej Polką? Czy nie, ma to jakieś znaczenie dla ciebie? Nie, a w ogóle się nie czuję Polką. Czuję się przede wszystkim Europejką, a na pewno jak ktoś mnie pyta, to zawsze odpowiadam, że jestem z Berlina. I czuję się Berlinką. Jesteśmy naprawdę tutaj, mamy taką swoją identity, to jest... Tożsamość? Taką tożsamość berlińską i jak ktoś tutaj dłużej mieszka, dłużej żyje przede wszystkim, ma przyjaciół, to wie, o czym mówię, ale to jest naprawdę bardzo typowe, bo Niemcy to nie jest Berlin, a Berlin to nie są Niemcy i jak się jest z Berlina, to bardzo szybko się wchodzi w tą atmosferę tutaj, w styl życia, tą przede wszystkim otwartość i tą radość tego, że się tutaj jest. Ja nie jestem Polką. Ja się nie czuję absolutnie ani związana z tym krajem, ani nie mam sentymentu i myślę, że to też sprawa mojego pokolenia. Znaczy jestem relatywnie młodym pokoleniem europejskim. Na pewno europejskim najpierw, a potem ewentualnie polskim czy berlińskim. Dwie rzeczy, które pan lubi w Niemczech może? W Niemczech, znaczy akurat w Berlinie lubię te multikulti, można znaleźć wszystkiego. Jest tutaj dużo wszystkich po prostu kultur, jest tutaj dużo studentów z różnych krajów. Jest no po prostu, jest wszystko. A dwie rzeczy, które ci się tutaj najbardziej podobają? Przede wszystkim multikulti, ale też to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja, że się praktycznie o nic nie trzeba martwić, można po prostu używać życia i można robić naprawdę wszystko to, co się chce. Wiecie, że zazwyczaj nie robimy dla Was takich długich odcinków, ale przy edycji tego materiału okazało się, że rozmowy z Polakami mieszkającymi w Berlinie są tak interesujące i ciekawe, że postanowiłyśmy podzielić ten materiał na dwie części. Dzisiaj mieliście okazję posłuchać tych personalnych, osobistych rozmów o historiach ludzi, którzy tu przyjechali, a już w następnym odcinku posłuchacie o Polonii mieszkającej w Berlinie i dowiecie się więcej na temat Klubu Polskich Nieudaczników.
Dlatego koniecznie zajrzyjcie tutaj za 2 tygodnie, wtedy znajdziecie nowy odcinek. A jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną wersję rozmowy z Januszem, jedną z założycieli projektu Easy German, to możecie znaleźć ją na naszym Patronie. O tutaj. I mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia.